No i oczywiście też poza tym, co jest w budżecie, a już tych inwestycji jest dużo, bo jest tak na poziomie stałym, czyli ponad 40 inwestycji, no też już wiemy, że będziemy realizować kolejne zadania inwestycyjne, które jak tylko pojawią się te możliwości pozyskania dodatkowych środków, będziemy realizować. Więc no, tylko mówię o tym w tym kontekście, bo wszyscy mamy świadomość tego, że budżet jest elastyczny i w trakcie roku no, wiele zmian. No, do tej pory zawsze tak było, że te zmiany były na lepsze, dodatkowe środki. Również też tak jak co roku planujemy deficyt, planujemy ten deficyt pokryć w części z kredytów, ale no często tak bywa, że do końca roku no sytuacja nasza na tyle się zmienia, że na koniec roku no tego planowanego kredytu albo w ogóle nie bierzemy, albo bierzemy w tak niewielkiej kwocie, albo bierzemy tak jak w tym roku ma to miejsce, tylko na wyprzedzające finansowanie, bo no, kredytujemy się w tym momencie na te inwestycje, na które dotacje wpłyną na początku przyszłego roku, czyli jest to taki krótki chwilówka, można by powiedzieć, bo kilkumiesięczny kredyt. No to przejdźmy teraz do szczegółów. Proszę Państwa, więc nasz budżet na 2024 rok będzie wyglądał w ten sposób. Dochody 47 859 tysięcy, wydatki 50 257 tysięcy, deficyt budżetu 2 398 tysięcy złotych. Przychody z różnych źródeł, o których za chwilę powiem, to jest kwota 8 966 tysięcy. Rozchody to jest kwota 6 568 tysięcy złotych. I dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wyglądają w ten sposób, że dochody bieżące stanowią kwotę 24 602 tysiące złotych, co stanowi 51,41% globalnych dochodów budżetu. Dochody majątkowe to jest kwota 23 256 tysięcy złotych, czyli 48,5% budżetu. Z kolei wydatki na ogólną kwotę 50 257 tysięcy złotych dzielą się na wydatki bieżące w kwocie 24 381 tysięcy złotych, to stanowi 48,5% wydatków globalnych. I wydatki majątkowe na poziomie 25 875 tysięcy złotych, co stanowi 51,5% wydatków łącznych. Nadwyżka operacyjna w kwocie 220 prawie 1 tysięcy złotych, no ona jest przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. To bardzo się cieszymy z tej nadwyżki, czystej nadwyżki operacyjnej, bo nie musimy się tutaj posiłkować dodatkowymi środkami wolnymi, tylko po prostu mamy stałą nadwyżkę, no, która nam pozwala uzyskiwać dobre wskaźniki budżetowe. I proszę Państwa, przychody. Co stanowi te nasze przychody budżetowe w wysokości prawie 9 milionów złotych. To są głównie środki z funduszu
inwestycji lokalnych. One tam u nas na tych kontach są zlokalizowane, no i czekają na realizację zadania. W tym roku na pewno już będą wykorzystane, bo ich przeznaczeniem jest budowa właśnie tego basenu krytego. I tutaj również tą tarczę górską przeznaczamy właśnie na te wydatki związane z basenem. Również planowany kredyt bankowy w kwocie 4,5 miliona złotych, tylko tak jak mówię, żebyśmy się tą kwotą nie przerażali, bo jestem przekonana, że ona na pewno ulegnie znacznej zmianie. Natomiast rozchody w kwocie 6,5 miliona. W ramach rozchodów no to planujemy spłaty kredytów i pożyczek. W tym, proszę Państwa, to o czym mówiłam, ten szybki kredyt, który jest zaciągnięty w tym roku na kwotę no, ponad 5 milionów 89 tysięcy złotych, on będzie spłacony na początku roku, czyli gdzieś tam luty, marzec, myślę, jak wpłynie refundacja za te inwestycje, które realizujemy w tym roku. No i oczywiście te kredyty, które są związane z prefinansowaniem wydatków realizowanych ze środków unijnych, one są wyłączone ze wskaźnika zadłużenia. No i teraz popatrzmy na nasze dochody bieżące. No jak już Państwo wiecie, te dochody są na poziomie 24 miliony 600 tysięcy złotych. 50% naszych dochodów bieżących, ponad 50, prawie 52% to są subwencje z budżetu państwa. Łącznie 12 milionów 751 tysięcy. I tutaj no, głównie dwie takie duże subwencje. Subwencja oświatowa ponad 6 milionów złotych i subwencja wyrównawcza też koło 6 milionów złotych. Dochody własne planujemy na kwotę 8 milionów 880 3000 zł, za chwilę Wam Państwu też powiem, jak te dochody są komponowane. Ponadto dotacja z budżetu państwa i pozostałe dotacje 11%, prawie 3 miliony złotych, to są dotacje na zadania bieżące, głównie realizowane przez pomoc społeczną. Dotacje z budżetu Unii Europejskiej i innych instrumentów finansowych w wysokości 61 tysięcy złotych. To są dotacje związane z programem Zielono-Niebieska Infrastruktura, ponieważ te urządzenia na zbieranie deszczówki, one są właśnie z tych środków realizowane jako zadania bieżące. Dochody własne. Jak kształtują się nasze dochody własne? Udziały w PIT-cie to jest ponad 3 miliony złotych. Udziały w CIT-cie się nam pojawiają, wprawdzie na poziomie 1% na razie i w wysokości 105 prawie tysięcy złotych. Ale proszę Państwa, myśmy nigdy nie mieli udziału w CIT-cie, bo to jest udział w podatku osób prawnych. No i to było parę tysięcy złotych zawsze przez długo. No teraz to cieszy nawet te 100 tysięcy, bo znaczy, że nasze firmy też mają lepszą kondycję. Podatki i opłaty lokalne to jest ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych i 38% budżetu. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
to jest 1 273 000 i 14% budżetu. No to jakby to są te dochody, które od razu mają swoje przeznaczenie i one nie mogą zasilać naszego budżetu. My nie możemy jakby zarabiać na opłatach i odpadach komunalnych. To jeszcze kwota prawie 1 112 000 budżetu. To są wszystkie dochody pozostałe i z naszego majątku, i naszych instytucji. To są te dochody własne, które są realizowane w ramach tej bieżącej działalności gminy. Natomiast dochody majątkowe, tak, duże środki, prawie połowę tych dochodów, to są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. To jest 11 277 000 złotych i to są te zadania, o których mówiłam. To są zadania związane z drogami, drogi na terenie całej gminy 5 milionów. Tu jest ten udział w bieżącym roku, więc on będzie mniejszy i też będziemy o tym mówić. Chociaż pewnie przy tym powiemy na etapie omawiania wydatków inwestycyjnych, żeby się nie dublować. Ponadto dotacje z budżetu Unii Europejskiej i Interregu. No to na ten moment mamy zakontraktowane 5 800 000 złotych, prawie 6 milionów środki z funduszu leśnego. My je tutaj pokazujemy, 3 861 000 złotych. To są te środki, które druga transza środków przeznaczonych na budowę dróg, modernizację dróg gminnych, z których korzystają Lasy Państwowe. I to są głównie środki na drogę Jasionka Radocyna, Radocyna Góra i Czarne Długie. Natomiast jeżeli te środki wpłyną jeszcze w tym roku i będziemy je mogli wydatkować w tym roku, to tej pozycji w przyszłym roku nie będzie. Natomiast musimy się zabezpieczyć, bo jakby te środki wpłynęły w przyszłym roku, to byśmy ich nie mogli, nie moglibyśmy zapłacić wykonawcom bez uchwały Rady Gminy. Musielibyśmy Państwa w takim szybkim trybie zwoływać, żeby to wprowadzić do budżetu. Więc jest to tak alternatywnie tutaj ujęte. Ponadto dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. No w przyszłym roku planujemy ponad 1,5 miliona wydać na zabytki, głównie na naszym terenie, znaczy nie głównie, wyłącznie sakralne, bo przeznaczyliśmy te środki na zabytki, na nasze kościoły i cerkwie. Natomiast łączna wartość tej dotacji, tej promesy naszej, to jest 2 200 000 złotych. Ze sprzedaży majątku planujemy tak delikatnie 670 000 złotych. Natomiast wiecie Państwo, że mamy zamiar sprzedaży działek budowlanych Sękowej z tego areału, który odkupiliśmy od agencji kiedyś. Tam prawie 20 pięknych działek jest do sprzedania. Jak tylko uporamy się ze scalaniem gruntów, to zechcemy te działki to przeznaczyć do sprzedaży. No i wtedy byśmy ten budżet tutaj też kompletowali. Dotacja celowa z budżetu państwa, dotacja majątkowa 45 000, to jest refundacja Funduszu Sołeckiego. No też oczekujemy na dotację 400 000 na
drogi do pól z Urzędu Marszałkowskiego, no i myślę, że jeszcze, inne środki się pojawią, które będziemy chcieli wykorzystać. Ale na ten moment tak wygląda nasz budżet dochodów majątkowych. No i teraz właśnie tutaj Państwu przybliżę, no, jak te dotacje majątkowe wyglądają w poszczególnych działaniach konkretnych. Tu są pokazane środki dotacji